Darka, który zajmuje się tą dziewczyną, nie ma obecnie w firmie, ale jest producent, który nagrywał jej demo. Że ta informacja jest potrzebna raczej wam. No, uważam, że w tej branży powinniśmy się wspierać. Dobrze, uprzedziłam go. Znajdzie 5 minut. Zapraszam. Panie Mariuszu, pani Daria przyszła. Mariusz Nowojski, witam. Daria Trzebniecka, bardzo mi miło. Pewnie pan słyszał o mnie. A nie przypominam sobie. Kacper, daj nam 3 minuty. Proszę bardzo. Proszę. Czy wy nagrywaliście ostatnio demo z niejaką Magdą Baran? Tak. Aha, ja przyszłam tutaj z powodu zupełnie innego artysty, którego reprezentuję, ale usłyszałam przypadkowo, że planuje się współpracę z tą Baran. Dobrze, ale nie rozumiem. Chodzi o to, że ja współpracowałam z Magdą Baran i to, ile straciłam przez nią czasu i pieniędzy, chcę wam po prostu tego oszczędzić. Ale czego konkretnie? Konkretnie do takiego stanu Magda doprowadziła się, kiedy pracowała z moją agencją. Ta dziewczyna potrafi w przeciągu kilku miesięcy przytyć nawet 30 kilo. Ale to jest ona? Tak, to jest ona. Ona zamyka się w mieszkaniu, nie robi nic, tylko je, nie odbiera telefonów, wstydzi się pokazać. Można powiedzieć, że je do upadłego.